dziwisz się, że do ciebie dzwonię? No, wydawało mi się, że za mną nie przepadasz. Ale nie o to chodzi, po prostu jestem w szoku. To znaczy, sorry. No trochę się zmieniłam. 15 kilo mniej, masz prawo. Jak ty to zrobiłaś? W 2 miesiące? Skutki uboczne wirusa. Miałaś to cholerstwo? Chyba w głowie. Na początku źle to wszystko znosiłam. Obłożyłam się cała zapasami i zaczęłam wcinać, jak szalona. Świat miał się kończyć, a mnie żal było tego całego dobra. No i co? No i nic. Chipsy mi się skończyły, a bałam się wyjść do sklepu. I nagle dostałam wiadomość. Że jednak nie będzie końca świata? Nie, że mnie chcą, na West Endzie. W Londynie? Tam, gdzie te wszystkie teatry? Wow! Całe życie na to pracowałam. Wstawanie o 5 rano, zajęcia wokalne do nocy, szkoła muzyczna równolegle z normalną. To dlatego ciągle coś nuciłaś. I nagle dzwonią. Wiesz kto? Ci, co wystawiają Królewa, że są zachwyceni moim castingiem online, że zapraszają mnie do swojego nowego musicalu. To już mój ostatni etap. Mega, gratulacje! No, tylko musiałam właśnie coś ze sobą zrobić. Wyglądałam jak taki mały hipopotam. Nie przesadzaj. Byłaś może troszeczkę pulchna. To dlaczego dałaś mi ksywkę Ponczuś? Na szczęście teraz to już wszystko fit, eco, wege. Zaczynałam od koktajli, a potem jakoś już samo poszło. Tak po prostu? No dobra, dodałam też codzienne ćwiczenia. Trochę było ciężko, kiedy zabronili uprawiać sport na dworze, no ale czego tu człowiek nie wymyśli. Jesteś niesamowita, nie mogę wyjść z podziwu. A ja z rozpaczy. Co się stało? Zamknęli granicę. O rany, no tak, nie pomyślałam o tym. Nie masz jak jechać na to przesłuchanie. Gorzej, poprosili o self-tape. O co? To takie nagranie samego siebie telefonem. Proszę o nie teraz, natychmiast, najlepiej w ciągu kilku dni. No to jaki problem? Przecież wyglądasz jak milion dolarów. No właśnie, kiedyś to wygląd był moją największą zmorą, a teraz nie mogę śpiewać. Że co? Myślałam sobie, spokojnie dziewczyno, masz dużo czasu. Zanim wznowią loty, pójdę do foniatry, on da mi zastrzyk, ewentualnie jakieś sterydy. No ale jak załatwić to wszystko przez teleporadę? Ale co jest nie tak z twoim głosem? Wyrężyłam struny. Za dużo ćwiczeń, albo przeszłam tego wirusa, już sama nie wiem. I co, tak nic? Nic. Posłuchaj. It's raining! O kurczę. Pogadam z tatą. On jest lekarzem, anestezjologiem. Na pewno ci jakoś pomoże. Uśpi mnie? Najlepiej na amen. Ponczuś. Przecież gdzieś w okolicy muszą przyjmować specjaliści. Teraz jakbym nawet stanęła na głowie, to moje gardło nie zdąży się zregenerować. Ale jest pewien sposób i właśnie w tej sprawie chciałam się z tobą... No? Bo ty masz kontakty. Znasz ludzi, artystów. A ja niezbyt się mogę zgłosić do moich znajomych, no bo wiesz, incognito. Lila, co ty kombinujesz? Potrzebuję dublera. Ja będę ruszać ustami, mogę nawet zatańczyć dla efektu. A ktoś z podobną barwą... Oszalałaś. Tylko wiesz, to musi być ktoś odlotowy. Ty to jesteś odlotowo świrnięta. Chyba nie chcesz serio zrobić takiej akcji. A mam inne wyjście? Tyle wyrzeczeń, tyle wyrzuconych czekoladek, tyle chipsów oddanych ptakom. To o te chipsy chodzi? O nie też. Ale przede wszystkim o moją karierę, o moje całe życie. Nie odpuszczę sobie tego Londynu. Jula, w tobie ostatnia nadzieja. O nie, 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 nie. Przecież to się wyda. Nie wyda, jeśli zrobimy to sprytnie. A ty jesteś sprytna. No Jula, proszę. Wiesz, że nie mam do kogo się zwrócić. O matko. I na co było mi to pogotowie?